Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, za nami szklarnia już jest fajnie wyczyszczona. Wszystko elegancko. Już tak naprawdę została taka lajtowa praca. Tutaj jest mój współpracownik, z którym pracuję. O'Hara pracuje z Mańkiem. Dają dzielnie radę sobie. Jak tam, chłopaki? I zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zrobiło się biało, a niedługo będzie zielono. No i tak, tyle już mamy zrobione. Tutaj tak Maniek, jak ci się robi na tych bumpersach? Spoko robota, no lajcik, nie, nie ma co. Fajnie, bo możemy razem porobić, dzisiaj razem pracujemy z O'Harą, to jest ta, git, nie? Na spokojnie, gadka, śmiechy, chichy. No tak, robota. Słuchajcie, idzie. Już teraz jest lajcik, nie? Teraz jest lajcik. Całą nową szklarnię już w sumie zrobiliśmy praktycznie, nie? Tak, nowa szklarnia prawie zrobiona. Tam już jest betonik, tam już jest stara szklarnia. Widać od razu po rynnach. No, widać po kolorze. Widać po rynnach, no, nie? Te są malutkie. Ogólnie rozkładamy sobie te papersy. Nie jest ciężko, wody nie ma. Słoneczko pięknie nam świeci. Pogoda jest tak, nie jest za ciepło, nie jest za zimno w sam raz do pracy. Fajnie, fajnie. I jest teraz tak cicho i spokojnie. Oj, nie tak jak właśnie, było te maszyny, dobrze, że o tym powiedziałeś. Jest taka cisza na szklarni. Tak. Przez w końcu ten... nic nie pryszcze, nie chlapie, kurde. No. Nie hałasuje, jest po git, ty, nie? Po tych dwóch tygodniach, co przychodziłem do domu, to jeszcze słyszałem te bzykanie. Ale jest, po tych maszynach, potem, nie? I wiesz co, to tak jakbyś był na imprezie całą noc. Tak, no, jest, buczy w głowie, no. Kurwa, a ty trzeźwy, nie? No, coś tu nie pasuje. Coś tu nie pasuje. No. Niby się dobrze bawiłem, a jednak nie, kurwa. No wiesz co, nie wiem, czy tak dobrze się bawiłem na tej szklarni. No nie, ale teraz jest całkiem inaczej, nie? I zaczynamy na 8, tak. To jeszcze człowiek się wyśpi. Na 8 i też na pewno nie będziemy robić do 5, pewnie maksymalnie do wpół, do może do 4. No nie lepiej do 8 zrobić to szybko i spadać na chatę. Ta, ale pa jaki czyściutki jesteś, to tak samo czyściutki, kurde, jakby nie był w robocie, nie? No całkiem. Trochę tylko odpalę, ale to nic. A to nic. Wiecie, to nie jest ciężka praca, jest bardzo łatwa. Tylko wkurza to, bo to jest wata szklana taka. Trzeba uważać trochę. Trzeba uważać, bo czasami tak, zaleci trochę za kołnierz czy coś i jest takie nieprzyjemne swędzonko przez cały dzień, nie? Ciężko to nawet jest umyć. Ale no, ogólnie nie ten, jakoś nie złapało. Nie, no nie, dzisiaj nie, bo jedziemy sobie na luzie. My tak idziemy sobie z Marcinem, tu przepychamy paletę. Idziemy sobie od supa do supa. Tak przekraczamy z parę takich tych słupów. Bierzemy po 4 sztuki, kiedyś braliśmy po 6, 8 nawet. To był szał macicy, jak to się mówi. A teraz po prostu robimy sobie po 4 sztuki i na luzie chodzimy raz w te, raz we w te. Dobra, i tu chyba zostawiamy. Robi nas kilka par, a i tak zrobiliśmy około 36 trali, czyli to jest od cholery przy takim wolnym chodzeniu. O, tak on właśnie. Pasuje. 4 sztuki wziął, on idzie właśnie teraz tam rozłożyć. Zademonstrujemy. Tak, bo trzeba trochę dopychać te pampersy tak do siebie. Nie wystarczy tak. Tak leciutko, zobaczcie, to jest specjalista. No, elegancko. Tak, elegancko. On to kładzie jak u siebie w domu normalnie. Jak płytki. Jak płytki, zobaczcie. Bez zaprawy oczywiście, bo teraz wszystko to drogą, nie? Jedna za drugą, nie ma co się śpiewać. No zajebiście. No tak równo to jeszcze nikt tu nie układał, moi drodzy. Nikt nie układał. Zaraz jak... skłopa, jak ktoś chce takiego pracownika wynająć, to piszcie, nie? Oczywiście tani nie jest. Od razu mówię. SMS-y pomagam na numer 7230. Dokładnie. Ja też się pod tym podpiszę. Dobra, działamy dalej, nie? Tak jest. No i tak, zobaczcie, jak to wszystko bialutkie jest, elegancko wyczyszczone. Tam nie wiem, czy widzicie z daleka, pracują ludzie, przyjechała firma, jest chyba z 6 osób i wymieniają wszystkie żyłki od tych zasłon. Zobaczcie, tam są na końcu, nie będę teraz powiększał, no bo jadę hulajnogą, mi nie mam jak. I koszt takiej wymiany tych wszystkich tych linek, że tak powiem, po której idzie ta zasłona,
to koszt 50 tysięcy euro. I tutaj możecie sobie zauważyć, wszystkie te żyłki są wyrzucane i wymieniane, także przez całą szklarnię jak zbiorą tego, to trochę złomu się zbierze. Stalowe linki to są. Tutaj na kantynie to mamy zajebiste oświetlenie. O, przecieka coś tam. Tu by było można streamy robić. Live. Live stream. Jak tam robiło się? Zajebiste. Powiem wam tak, jak jest nowa robota, to dzień szybko szczelił. No. Szybko zleciało, zajebiście. No i też poniedziałek ogólnie szybko leci zawsze, nie? Tak, poniedziałek leci. Jutro już tak nie będzie pewnie szybko szło. Ale też jutro nie, ale my w środę będziemy to kończyć. Tak, w środę nawet. Bo jak zrobimy 6 na starej szklarni, to będziemy w połowie, a zostało... Czyli zrobiliśmy tak, że wyjdzie w środę koniec. Dwa i tak. Ja pewnie. Nie, no myślę, że ta środa może jeszcze, wiesz. No, a czy w całości, że dwa i ja może pójdę nosić już na koniec, bo jutro jestem sam. Albo, ale coś tam gadali, że jutro tylko jednego widlaka mogą używać, że nie mogą tych paleciaków używać jutro, bo coś tam będzie. Także o, może ze Stefanem będę rozkładał, może z kimś tam, nie wiem. Tak, bo tego łebka też jutro nie będzie, nie? Nie będzie, on tylko jeden dzień był. A Teresa też nie przychodzi, nie? Nie wiesz, co nie. Teraz gadał Biały, gadałem z Iwoną, z Gosią i z dziewczynami z Ukrainy. Ile oni jeszcze mogą zostać, bo on mówi, że tu tak jeszcze ten tydzień, że Marcin jedzie za 2 tygodnie, a że tu roboty będzie jeszcze 3 tygodnie dla nich. Że ten tydzień jeszcze 2. Czyli wężyki wszystkie. Tak, skończone wężyki. Czyli tydzień po prostu po nas. Tydzień po tobie, może się przedłuży na te 1,5 tygodnia, nie? A może nie chciałbyś zostać jeszcze tydzień? O. Nie. A ten kagatek? Chyba nie za bardzo. Chyba jest też, on też długo już chyba nie zostanie, nie? Mi już starczy. Tak, też długo nie zostanie. Parę dni, skończymy to, wężyki. Bo on będzie wieszał sznurki u tego Miguela, u Van Dijka, czy jak on tam ma. Tak, Van Dijk, no. To tam będzie wieszał sznurki. No. Kurde, mógłby tu zostać zamiast czarnego wieszać z nami. To nam to pójdzie, Ocharek, my zaczniemy wcześniej niż na tym roku. Tak, no to pójdzie, no. Wcześniej zaczniecie? Tak, wcześniej, no. Mnie na żółte wywali od razu też, kurwa, z tym. Uda się, myślę, tak 12-15 grudnia i będziemy mieli wolne z Ocharą. Ale spoko, co? No 3 tygodnie, nie? Nie tak jak ty 2 miesiące. Ale wiesz, lepszej ryc niż nic, jak to mówię. No. Ale ty chociaż będziesz miał płacone. No tak, no. A ty nie, no niestety. No. Ale ty chociaż znowu będziesz wydawał, kurwa. No ja będę wydawał, będziecie zarabiać. No niestety, takie życie. Takie życie. Dobra, chłopaki, to do jutra. Siemaneczko. Do siemaneczko. Dobra, trzymajcie się, nie? Paulito. See you tomorrow. Duj. Duj. A w plecach mój gdzie? A, weźmiesz mi?